Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność powitać w naszym gronie prodziekana do spraw organizacyjnych Wydziału Humanistycznego. To między innymi dzięki osobie właśnie pana dziekana. Mam możliwość tutaj bycia, a jednocześnie korzystania również i z sali 026, którą zarezerwował wyłącznie właśnie na te wszystkie nasze zajęcia, warsztaty, żebyście Państwo nie musieli szukać w różnych salach, tylko jedna przypisana. Wiadomo, że jest to sala, z której my korzystamy, więc przy tej okazji mam okazję, panie dziekanie, bardzo dziękuję za to przyjazne dla nas nastawienie. A pan dziekan jest również moim współpracownikiem z Katedry Pedagogiki Społecznej i zajmuje się tutaj bardzo specyficznym obszarem, których treści nigdy za wiele, a mianowicie pedagogiką resocjalizacyjną. Ale najpierw kilka słów o samym naszym gościu wspaniałym. Pan doktor jest absolwentem pedagogiki, a potem właśnie w ramach swojego rozwoju zainteresowań, ponieważ zawsze od czasów studenckich działał w kole naukowym, potem jak już był doktorantem, zawsze interesował się problematyką młodzieży. Napisał znakomitą dysertację doktorską na temat kontroli społecznej dotyczącej właśnie młodzieży. A następnie już po doktoracie cały czas kontynuuje sprawy resocjalizacji, ale nie tyle w ogóle problematyki resocjalizacji, co zainteresował się resocjalizacją twórczą. Problematykę resocjalizacji twórczej wprowadził pan profesor Konopczyński, z którym pan dziekan na co dzień współpracuje i działa w Zespole Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, ale tutaj dzięki właśnie aktywności i tym łączeniu zainteresowań naukowych z taką pracą praktyczną, bo tu trzeba dodać, że tutaj pan dziekan jest właśnie przykładem pedagoga, naukowca, który to, co jest przypisane dyscyplinach pedagogicznym, wdrożeniowe projekty organizuje i robi i działa. W związku z tym prowadzi jedno z najlepszych chyba kół naukowych, jestem o tym przekonana, kół naukowych studenckich w Instytucie Pedagogiki właśnie resocjalizacji twórczej. I gdybyście Państwo mieli czas i ochotę, spacerując po Jasnych Błoniach, wstąpić do Instytutu Pedagogiki, to na piętrze tego instytutu jest galeria pracy tej resocjalizacji twórczej. Specjalizują się w fotografii. Fotografii i ten projekt realizowany jest studenci razem z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Kamiennej, tak? Z ulicy Strzebieży, czyli MOW-ów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, czy tam, gdzie trafia młodzież nieletnia, ale już w wieku młodzieży i w związku z tym trafia do tych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Muszę Państwu powiedzieć, że na pierwszym takim wernisażu, otwarciu tych prac studentów, ta młodzież, która prezentowała swoje prace i każdy z wychowanków stanął przy tym swojej pracy, widzieliśmy ogromne wzruszenie tych młodych chłopców, 17-letnich, tak, którzy płakali i mówili, że po raz pierwszy są ubrani w garnitur i po raz pierwszy ktoś ich słucha, a co więcej podziwia ich pracę. I to jest coś pięknego, ten projekt cały czas jest realizowany. Ja czasami słyszę, jak przyjeżdżam na seminarium doktorskie i na parkingu, kiedy ta młodzież wyjeżdża, bo przyjeżdża ze swoim opiekunem, takim samochodem większym, wyjeżdżając po takim kole naukowym spotkania studentów z tymi wychowankami, to dziewczyny krzyczą, cytuję, kochamy pana, panie kupcu. Bo to są niedostosowani. To mi się zawsze bardzo podoba, bo to jest ten czas taki spełniony, spędzony u nas. Ale poza tym, że właśnie realizuje pan dziekan takie znakomite projekty naukowo-wdrożeniowe z zakresu tej twórczej resocjalizacji, to poza tym jest doradcą wojewody zachodniopomorskiego w zespole do spraw profilaktyki handlu ludźmi. Był ekspertem w Izbie Kontroli
w NIK-u do spraw właśnie badań dotyczących młodzieży. Jest ekspertem w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie w badaniach dotyczących właśnie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Myślę, że dodam jeszcze tylko tyle, bo to już i tak pewnie mogłabym jeszcze długo mówić o działalności pana dziekana, ale wszystkie jego badania w tej chwili dotyczą pochylania się nad zagadnieniami przejawów i uwarunkowań patologii społecznej związanej właśnie z poszukiwaniem określenia tożsamości dewiacyjnej młodzieży. Dzisiejszy wykład będzie takim zalążkiem tylko tego, o co chodzi. Tu te atrybuty, które na stole już państwa zainteresowały, to są tym elementem chyba dyskusji właśnie o zachowaniach dewiacyjnych młodzieży. Jest jednym z redaktorów tematycznych czasopisma Opus Cola Socjologica. No i tak jak już powiedziałam, bardzo aktywnym członkiem zespołu pedagogii resocjalizacyjnej w Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dla nas prywatnie kolega, którego podziwiamy za jego cechy osobowe, za jego stosunek do życia i wspaniałego kolegi w naszej Katedrze Pedagogiki Społecznej, a od strony naukowej namiastkę tego, co ma do powiedzenia państwu. Sam się zaprezentuję. Miło mi gościć kolegę wśród nas i zapraszam do mikrofonu. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tyle miłych słów, na które pewnie nie zasłużyłem, ale no właśnie, chciałem też powiedzieć, że ja się tak pięknie mogę rozwijać, dlatego że mam bardzo mądrą i sprzyjającą temu rozwojowi szefową, która zawsze zachęca, pomaga i jako w poprzedniej kadencji pani dziekan i jako kierownik zakładu, także jestem pod dobrą opieką. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również za zaproszenie na ten wykład do państwa, dlatego że mam dobre wspomnienia z poprzednich lat, kiedy też zostałem zaproszony. Państwo jesteście bardzo wdzięcznymi słuchaczami, znacie już życie, wiecie, że mądrość zdobywa się poprzez studiowanie, poprzez słuchanie i nie trzeba już tak motywować i takiej kindersztuby stosować, jak to ma miejsce w przypadku studentów, z którymi zazwyczaj mamy do czynienia, bo ich życie jeszcze toczy się od wydarzenia do wydarzenia, a dla państwa życie już jest pewnym procesem, którego sensu próbujecie dociec. I dlatego myślę, przychodzicie tutaj na uczelnię, żeby spojrzeć na ten proces z innej perspektywy niż ta codzienna. Serdecznie zatem państwu dziękuję też za obecność i chciałbym dzisiaj powiedzieć o tożsamości dewiacyjnej nieletnich. Samo pojęcie tożsamości jest niezwykle trudne, wieloznaczne, o charakterze interdyscyplinarnym, ale przez to też bardzo ważne i bardzo interesujące. Zazwyczaj tak jest, że jak coś jest trudne, to jest ciekawe do badania, do poszukiwania i człowiek dzięki temu dowiaduje się wiele ważnych, interesujących rzeczy i zaczyna lepiej rozumieć rzeczywistość i samego siebie. W zasadzie tożsamość będzie dotyczyła bardziej samego siebie, ale oczywiście w pewnej rzeczywistości. Ja na początek, żeby trochę państwa zaktywizować i nieco ubarwić, ale też żeby zastosować pewien rodzaj przenośni, ponieważ taka metaforyzacja często sprzyja lepszemu uzmysławianiu sobie pewnych trudnych kwestii, proponuję takie małe przedstawienie. Potrzebuję tylko dwie osoby jako asystentów, żeby tutaj podeszły, będzie można zaistnieć w sieci. Bardzo proszę chętne dwie osoby do pomocy. Trzeba będzie wlewać do słoika. Brawo dla odważnych. O, zapraszam serdecznie. Świetnie, witam moje asystentki. Bardzo mi miło. Proszę sobie stanąć z jednej strony koło tego soczku albo z drugiej strony koło tej ziemi. Idzie pani wygodniej. Dziękuję. Zapraszam serdecznie do współpracy. Można stanąć obok na stanowisku i wygodnie właśnie sobie usiąść.
Ja zacznę od tego, że żeby troszeczkę przybliżyć Państwu istotę tego, czym jest tożsamość, to posłużę się taką przenośnią. To będą dwa słoiki, tak? Jeden wygląda w ten sposób, drugi jest trochę większy. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale niech to na razie symbolizuje nam takich dwóch młodych ludzi, tak? W wieku tam 14-15 lat. Jeden jest większy i grubszy, drugi jest mniejszy, ale też jest gruby. Tak to już się złożyło. Każdy słoik jest inny, ale teraz do rzeczy, tak? One są w tej chwili puste. Ale wiemy, że słoik można napełnić, tak? Żeby go napełnić, to ten słoik trzeba otworzyć. Sam się powinien, może otworzyć, jeśli chodzi o człowieka, ale słoik niestety muszę ja otworzyć. No i teraz oczywiście każdy w zależności od tego, co go w życiu spotka, albo kogo spotka, albo gdzie się urodził, w jakim miejscu i z kim ma do czynienia, będzie się napełniał różną treścią. Pierwszą treść, którą sam wleje, to będzie woda. Teraz możemy sobie wyobrazić, że jeden z tych słoików spotyka kogoś, kto przelewa w niego dużo słodyczy. Tam jest słoik miodu. Gdyby asystentka zechciała otworzyć ten miód, śmiało, to ze spotkania z taką osobą, która taką słodyczą emanuje, można zaczerpnąć tej słodyczy i jakby pani była uprzejma włożyć tutaj łyżkę miodu. A ta druga osoba, jak pani szczodrość nakazuje. Druga osoba natomiast, no, na razie nie ma takich spotkań, ale udało jej się śmiało. Można to właśnie zanurzyć. Druga osoba nie ma takiego szczęścia. Od razu, jak tylko wystartowała, to upadła na glebę i nieźle zaryła, jak to mówią moi wychowankowie. Czyli troszeczkę ziemi bym proponował dosypać. Może się też zdarzyć, że ktoś, może pani nie mieszać, niech pani to, dobrze, niech to zostanie na razie w takiej formie, jaki jest, ale tą łyżkę bym wyciągnął, bo będzie jeszcze potrzebna, to żeby to spadło. O, pani szczodra jest, dużo jest tego miodu, pewnie już ten wychowanek rozpływa się tutaj mocno. Tak, pani też nie żałuje tej ziemi, widzę, że ostro się ubłocił, nisko upadł, dobrze. Zdarza się też, że ktoś na swojej drodze spotka kogoś, kto no, troszeczkę mu powie cierpkich słów i to nie zawsze jest przyjemne, ale czasami potrzebne. Tam w tym pazłotku jest cytryna. Gdyby panie były uprzejme dolać cytryny, nie, tego nie, bo to jest trucizna, jeszcze to będzie później. Tak, jakby pani była uprzejma dolać troszeczkę cytrynki i podać koleżance, bo jeden i drugi spotykają takich ludzi, którzy nie szczędzą czasami cierpkich słów, ale czasami wychodzi to ludziom na dobrze, byle nie za dużo, tak? Bo śmiało, tak jak pani... Nie, ja tego nie powiedziałem. Na razie tylko po prostu ta tożsamość nabiera treści, że tak powiem. I to państwo myślę, że w tej metaforze też już odczytaliście. Proszę się podzielić koleżanką, koleżanka też kilka cierp. Tam może pani więcej tych cierpkich słów, bo tam się ubłocił bardzo. Tutaj jest słodziutki, tak? Dobrze. Teraz może być tak, że człowiek no, różne emocje przeżywa w spotkaniu z różnymi ludźmi, prawda? I dobrze pani wzięła tą buteleczkę w swoje dłonie. Tam jest bardzo słodki sok, taki czerwony, który może nam się kojarzyć z jakąś ekspresją, z radością. To wszystko też napełnia, tak? O, to jest fachowa właśnie obsługa. I jakby pani zechciała dolać trochę tych dobrych emocji do środka, wspaniale, dobrze. A pani zechce dosypać, nie, to już jest tylko do tego słoika. Pani zechce dosypać tej galaretki, tak? To są takie emocje zamrożone, wie pani, one są słodkie, ale jak bywa tak czasami w życiu, że... Nie, do siebie, bo to jest... Ten słoik jest w jednej rodzinie, a ten drugi słoik jest w drugiej rodzinie. O, właśnie, zanurkowało, bardzo dobrze. Człowiek, tak jak u pani, ma takie sytuacje, kiedy się ubłoci, kiedy sięgnie
dna czasami, a te emocje są takie zamrożone, to szuka ratunku i czasami ludzie szukają ratunku tam, gdzie nie powinni, czyli na przykład są środki psychoaktywne, które znieczulają ból, ale płaci się za to dużą cenę. Widzi pani tą buteleczkę, to jest trucizna. I się pani nie obawia, to tylko tak umownie. To jest płyn. Tak, to jest płyn do mycia naczyń. Proszę powąchać. Paskudnie, prawda? No wiem. O, pani ciekawa dewiacji. Dobrze. No to taka jest właśnie trucizna. Dobrze zabija wszystko dookoła. Dobrze. No dobrze. No teraz jakbyście panie były uprzejme pomieszać. Jedna i druga. Tą łyżeczkę z cukru, z miodu proszę wziąć i zamieszać, tak? Można jedną, można drugą również użyć. Proszę bardzo. I mieszać tak, aż wszystkie te składniki się połączą, tak? I to jest długi proces mieszania. On trwa całe dorastanie, a czasami nawet przesuwa się na okres dorosłości, ponieważ te wszystkie składniki, które człowiek wciąga, które słoik zawiera, one się ze sobą muszą wymieszać, połączyć. Jedne wejdą ze sobą w silniejsze związki, inne w mniejsze. O ile dobrze pamiętam jeszcze zajęcia z chemii, to na końcu, jak już się dobrze tę miksturę wymiesza, powinien się wytrącić osad, tak mówiła pani chemiczka. No dobrze, my musimy troszeczkę, bo wykład trwa określoną ilość czasu, zaprzestać te czynności, aczkolwiek Erikson twierdzi, że to się miesza tak przez całe życie, przez kolejne stadia i ta treść, która tworzy, która jest elementem strukturalnym tożsamości, ona się po prostu wytwarza z biegiem życia. Zobaczcie państwo, ten słoik zmienił swoją tą konsystencję, prawda? Na początku była tylko czysta, przezroczysta woda, a teraz zupełnie dwa różne słoiki, tak? Pierwszy ten słoik, który przygotowywała pani, proszę pokazać. On jest taki czerwony, w środku ma miód, ma cytrynkę. Na pewno każdy chciałby spróbować tego, prawda? A ten drugi brzydko pachnie, jest brudny. W środku ma jeszcze, wiemy, różne toksyny. Na pewno nikt go nie chciałby spróbować, prawda? No właśnie. O, no tak. I to jest właśnie różnica, tak najprościej mówiąc, między tożsamością akceptowaną społecznie, aprobowaną, a tożsamością dewiacyjną, która skazuje człowieka na odrzucenie. I za ten wstęp serdecznie panią asystentką dziękuję. Tak na wszelki wypadek. Jak będziemy próbowali to wybielić, zmienić, ale to już w następnej części wykładu, tak? Dziękuję panią uprzejmie za asystę i teraz już chciałbym się odwołać do treści naukowych, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest tożsamość, trzeba się odwołać do wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, humanistycznych i społecznych. I tak zawsze dobrym zwyczajem akademickim warto zacząć od filozofii, bo to jest królowa podstawa i w zasadzie wszystko sprowadza się do filozofii, chociaż sama w sobie nie jest wystarczająca, żeby rozumieć zawiłość tych mechanizmów. Jak filozofowie patrzą na tożsamość? Oni zadają sobie pytanie najpierw o to w ogóle, czym jest tożsamość. I możliwe są dwie odpowiedzi. Albo szukamy tożsamości, szukając identyczności. I na przykład wtedy biorę sobie ten słoik, taki jak on jest, i biorę drugi słoik i to jest, zakładam, idealna kopia. I mówię, że ta kopia jest tożsama z oryginałem. Ale też możliwe jest inne podejście, bardziej jakościowe, a mianowicie mamy dwa słoiki. One się różnią i kształtem, i wielkością, i zawartością, prawda? Ale to dalej jest słoik, a poza tym każdy ten słoik jest sobą, swoim słoikiem ze swoją zawartością. I to jest właśnie ipse sobość. I to nas bardziej interesuje, bo każdy ma inną tożsamość, chociaż są pewne typy i rodzaje tożsamości, to jednak każdy zadaje sobie to ważne pytanie, kim jestem? Jaki jestem, które ze sobą bardzo ściśle korespondują. Dlaczego? Bo jest w nas taka wewnętrzna potrzeba, żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć innych, żeby łatwiej też było nawiązywać z nimi interakcje, bo wtedy człowiek jest bardziej przewidywalny, łatwiej się z nim oswoić, jak wiemy, kim jest. Jak nie wiemy, kto kim jest, to zauważcie państwo, że wzbudza to dużą nieufność i ostrożność. Można też spotkać w dziełach filozofów określanie, sprowadzanie tożsamości do samoświadomości. Bo gdzież jest ta świadomość? No w umyśle człowieka.
Człowiek jest obdarzony takimi strukturami mózgowymi, które pozwalają na abstrakcyjne myślenie, na uogólnianie, na uczynienie siebie samego przedmiotem rozważań. I jak Państwo wiecie, znany na świecie filozof Kartezjusz powiedział: myślę, więc jestem, i oparł istotę egzystencji na myśleniu. Tak? Potem było wielu innych, którzy polemizowali i niektórzy wskazali na to, że może nie tyle sama świadomość, czym, co dla filozofów jest czymś zewnętrznym, transcendentnym, a więc nie czymś, co charakteryzuje wyjątkowość, oryginalność i sobość człowieka, a sposób działania i właściwie poczucie sprawstwa, które towarzyszy podmiotowości. Tożsamość nie jest czymś, co się osiąga i się ma, tylko jest, nie jest wartością zenitalną, tylko tożsamość jest pewnym procesem stawania się sobą. I kiedy człowiek najbardziej czuje, że jest sobą, a no właśnie wtedy, kiedy podejmuje jakieś działania, kiedy jest za nie odpowiedzialny, kiedy podejmuje je z własnej woli, kiedy czuje, że żyje tak, jak chce i tak siebie kształtuje i rzeczywistość zgodnie ze swoją wolą. Oczywiście abstrahuję, że jeszcze jest otoczenie i interakcje i trzeba to wszystko dostosować, ale o tym za chwilę. Natomiast każdy ma wewnętrzne poczucie podmiotowości, to czuje, że jest sobą. I czy to będzie wychowanek w ośrodku wychowawczym, czy to będzie osoba w średnim wieku, czy starsza, czy na emeryturze, czy czynna zawodowa, to wtedy, kiedy robi to, przez co się realizuje, co chce robić i czuje, że ma nad tym kontrolę i ma to poczucie sprawstwa, to czuje się podmiotem. W odróżnieniu od takiego uprzedmiotowania czy instrumentalnego traktowania. Wreszcie nie sposób mówić o tożsamości człowieka bez pewnego wymiaru aksjologiczno-etycznego. To wynika z tego, że każdy człowiek, odpowiadając sobie na pytanie, kim jestem, musi sobie jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem. I tutaj dochodzi do pewnego wartościowania zarówno cech, jak i obiektów, jak i poglądów, jak i przekonań. Wreszcie ludzie wybierają pewien kierunek, określony kierunek działalności, która jest związana właśnie z tym wzmacnianiem poczucia podmiotowości, a ten kierunek to jest nic innego, nie wyznacza jak właśnie pewne wartości. Dla kogoś czymś najważniejszym jest dążenie do prawdy, poznawanie, nauka. Tak myślę, że w większości ta wartość dla naukowców jest na szczycie tej hierarchii. Dla kogoś innego wartością może być wartość przyjemności, tak? Żeby żyć wygodnie, dostatnio. Dla jeszcze innych pewną wartość są wartości estetyczne. Ktoś inny może wartości materialne przeceniać ponad inne. Wszystkie te wartości układają się w pewną hierarchię i warto tutaj powiedzieć, że każda tożsamość ma swoją własną hierarchię. One są w pewnym sensie podobne do siebie, ale też diametralnie się czasami między sobą różnią. Ten stopień zróżnicowania jest po prostu inny u każdej osoby. Wreszcie filozofowie wskazują, a zwłaszcza filozofowie dialogu, że człowiek realizuje swoje człowieczeństwo i odkrywa swoją tożsamość w spotkaniu, w autentycznym spotkaniu, dialogu z drugim, z innym człowiekiem. Sami z siebie według tej koncepcji filozofii nie jesteśmy w stanie siebie poznać, bo bardzo często zakłamujemy sami swój obraz. I dopiero w relacji z drugim człowiekiem możemy się przekonać tak naprawdę, na ile nas stać, kim tak naprawdę jesteśmy. To spotkanie z drugim człowiekiem to jest też sytuacja, w której widząc drugiego człowieka, on już zadaje pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Nawet jak nie odpowiemy, to będzie odpowiedź. Prawda? Bo to też odwrócenie się i od tego człowieka i odejście jest dla niego odpowiedzią jakąś i dla nas jest też wskazówką, kim jesteśmy. W związku z tym to też jest bardzo ważne w określaniu tożsamości. Nasz stosunek do drugiego człowieka, jego stosunek do nas też kształtuje nasz obraz samych siebie. I to się będzie jeszcze powtarzać, zobaczycie Państwo. No i wreszcie są sytuacje graniczne, które odsłaniają lub zmieniają to, kim jesteśmy. Do takich sytuacji granicznych należy na przykład samotność, która sprzyja autorefleksji. Oczywiście nie może się ona zbyt długo przedłużać, bo wtedy niesie ze sobą przygnębienie, ale każdy normalny człowiek potrzebuje takiej chwili, kiedy będzie sam na sam, takiej chwili skupienia, żeby odnalazł siebie w tym pędzącym świecie pełen zdarzeń niezrozumiałych, często zmieniających się,
Stąd nie bez powodu w Polsce tak dużą popularnością cieszą się pewne formy rekolekcji, które przebiegają w odosobnieniu, czy też innych praktyk duchowo-medytacyjnych, które dają człowiekowi czas na to, żeby zajrzał w głąb swojego wnętrza. No, cierpienie też jest takim momentem, który weryfikuje pewne wartości, pewne dążenia, pewne cele. Nie jest prawdą, że cierpienie uszlachetnia. Jest pewien próg cierpienia, który, po przekroczeniu którego to może mieć nawet destrukcyjne działanie na człowieka. Taką sytuacją graniczną jest też niewola, uwięzienie. Tutaj mogę nawiązać do tych osób inkarcerowanych, izolowanych, czy to w więzieniach, czy też w zakładach poprawczych, czy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Dla nich to są sytuacje graniczne, bo nagle człowiek, który cieszył się wolnością, który mógł robić, co tylko chciał i w zasadzie w większości nie liczył się z innymi, bo najważniejsze było tylko jego potrzeby, zostaje pozbawiony takiej możliwości, musi się dostosować pod przymusem. I dla wielu osób jest to sytuacja, która skłania do refleksji. No oczywiście nie dla wszystkich, bo recydywiści, jak wiemy, istnieją. I nasi wychowankowie też czasami trafiają do zakładów karnych. Ale znam taką relację, takie świadectwo skazanego, który był członkiem mafii. To nie takim szeregowym, tylko znaczącym. Wydawało mu się, że jest królem świata. No, noga się powinęła, został aresztowany, został skazany. W tym więzieniu dowiedział się, że żona od niego odeszła, zresztą z najlepszym jego kumplem. No i w zasadzie stracił dziecko, stracił rodzinę, stracił wszystko. Poczuł się na samym dnie i miał taki moment, kiedy pomyślał o tym, żeby odebrać sobie życie. I wtedy jakimś cudem mówi, to są jego słowa, przeczytał Biblię, spotkał się z duchownym i stwierdził, że to życie było bez sensu, że on chce teraz się zmienić, on chce być kimś innym. I to jest autentyczne świadectwo, ten człowiek wyszedł z więzienia, poprawił się. A takie przypadki też są. Ale są też inne przypadki, kiedy człowiek, przeżywając takie tragiczne czasami doświadczenia, załamie się i nie tylko nie nawróci się, nie tylko nie zmieni swojej tożsamości, nie podejmie trudu nad zmianą swojej tożsamości dewiacyjnej, ale będzie dalej brnął aż do nieszczęśliwego końca, aż do katastrofy i też nie można o tym zapomnieć. Dużo ważnej, ciekawej wiedzy można na temat tożsamości przeczytać w opracowaniach psychologicznych. No, o ile filozofia to są rozważania jednak abstrakcyjne, hipotetyczne, oparte oczywiście na logice, o tyle psychologia jest nauką empiryczną i tam w większości te koncepcje teoretyczne są weryfikowane przez badania. Jest, tak jak powiedziałem, duży zamęt terminologiczny wokół tożsamości. Znam taką panią profesor, która zakazała studentom używania tego terminu, bo twierdzi, że nie wiedzą, co mówią i czym się posługują. W psychologii też jest taki zamęt, bo to pojęcie jest bardzo popularne, bardzo eksplorowane, bo jest bardzo ważne. I tam oprócz pojęcia tożsamości funkcjonuje pojęcie ja, osobowości, koncepcji siebie, obrazu siebie, poczucia tożsamości. No, kiedyś Ockham stwierdził, że bez sensu jest mnożyć byty i zalecał stosowanie brzytwy, czyli jeżeli wprowadzamy różne pojęcia, to one się powinny między sobą różnić, żeby była jakaś przejrzystość i logiczność tego myślenia. I takie zróżnicowanie najprostsze, jakie można podać, to można by powiedzieć tak. Takie pojęcia jak ja czy osobowość to są pojęcia bardzo szerokie, dotyczące właściwie całej organizacji, wszystkich cech i systemów, które funkcjonują w psychice człowieka i które są odpowiedzialne za jego relacje z innym, za jego zachowanie. Tutaj warto tylko byłoby wyodrębnić jeszcze w XIX wieku przez Jamesa podawany podział na ja przedmiotowe i ja podmiotowe. On zwrócił uwagę na to, że człowiek składa się i z myśli, z tej sfery poznawczej, w której w zasobach pamięci przechowywane są pewne informacje i także informacje na temat samego siebie, pewna wiedza i to ja podmiotowe, które odpowiada za, w którym lokują się wszystkie procesy emocjonalne, wolicjonalne, czyli to, co czujemy, to, co się zmienia, podejmujemy działanie i to jest taki dynamiczny strumień świadomości. Natomiast jeśli chodzi o koncepcję siebie, to dotyczy
pewnego ogółu samowiedzy, tak? Człowiek gromadzi tą wiedzę poprzez doświadczenie na temat samego siebie, różnego rodzaju aktywność i przypisuje sobie na tej podstawie różne cechy, tak? Bo jeżeli ktoś umie naprawiać sieci rybackie, to może powiedzieć o sobie, że jest cierpliwą osobą albo centrować koło od roweru. Mnie to się nigdy nie udało. Więc ja mogę powiedzieć, że jestem niecierpliwą osobą, bo po pół godzinie już zrezygnowałem i zaniosłem to do serwisu. I tak budujemy właśnie tą koncepcję siebie. Natomiast jest jeszcze pojęcie obrazu siebie. Obraz siebie to jest właśnie to, co w danej sytuacji wyłania nam się jako jakaś ważna, istotna cecha. Na przykład człowiek zdaje egzamin i dostaje jakieś trudne pytanie i wymyśla na nie prawidłową odpowiedź. I wtedy, w tej sytuacji uświadamia sobie, że jest bardzo kreatywnym, pomysłowym, twórczym i odważnym człowiekiem. Potrafił opanować stres. To jest właśnie obraz siebie w tej sytuacji, który niesie ze sobą pewną dawkę informacji. Oczywiście to wszystko jest możliwe, o ile zaczniemy mieszać łyżką w słoiku, czyli włączymy taki proces autorefleksji, skupienia uwagi na sobie i uświadamiania sobie pewnych cech. Jak my tego nie zrobimy, to inni zrobią to za nas i będą mieszać tą łyżką w naszych głowach, o czym będzie za chwilę. A zatem z czego składa się ta tożsamość? No z treści i z pewnych emocji, uczucia. Treści zawierają pewne cechy, umiejętności, przekonania, wartości, które są dla nas ważne. To są wszystkie te składniki, które są w tym słoiku, w jednym i w drugim. To, co człowiek, z czym się człowiek zapozna, przejawiając pewną aktywność, spotykając się z innymi ludźmi. Natomiast poczucie, no to już jest taki sąd, który ma charakter afektywno-poznawczy. Bardziej to jest związane właśnie z odczuciem czegoś, tak? Na przykład mam poczucie sensu życia, ale tak generalnie, jakby mi przyszło zwerbalizować dlaczego, to w pierwszej chwili nie wiem, co powiedzieć, tak? Dopiero muszę się zastanowić i coś tam w uzasadnieniu podam. Ale to poczucie mam. Tak samo jest z poczuciem tożsamości. Tutaj jest odczucie tego, że jestem odrębną osobą od innych. No, tylko w przypadkach zaburzeń jest tak, że człowiekowi może się wydawać, że jest jednocześnie sobą i jednocześnie w ciele drugiego człowieka. Jednak wiem, czym różnię się od innych. W czym jestem do nich podobny, też wiem. Mam poczucie spójności, to znaczy ja mam poczucie, że jestem jedną osobą, a nie dwoma osobami, jak to na przykład ma miejsce w niektórych formach schizofrenii. Tak? Raz jestem jedną, a drugi raz kimś innym. Wreszcie poczucie oryginalności. Tak? Wiem o swojej wyjątkowości, o tym, czym się diametralnie różnię od innych. Poczucie ciągłości to jest, pomimo tego, że w czasie zmieniają się moje cechy, moje wartości, to do czego dążę, pomimo tego, że mam świadomość, że ja się zmieniam, jestem inny niż byłem kiedyś, to mam poczucie, że jestem ciągle tym samym człowiekiem. Ten słoik, on zmienia swoją zawartość w zależności od tego, jak wiele jeszcze innych składników do niego dodamy. Natomiast jakby miał tą świadomość jak człowiek, to wiedziałby, że jest tym słoikiem od początku do końca. Zobaczcie Państwo, tam się łączą różne rzeczy, nakładają, niektóre wypadają, niektóre wypierają inne, ale dalej tworzy to jedną spójną całość. Tak? Tych poczuć jest bardzo wiele. Na przykład autorzy takiej niedawno wydanej monografii Odsłony tożsamości pokazują tych poczuć chyba 12 czy 15. No to jest dyskusyjne. Natomiast te cztery, które podałem, one są takie kardynalne i obowiązujące, nie budzące wątpliwości od lat. Natomiast co stanowi rdzeń tożsamości? To jest właśnie ten osad, który się wytrąca. Możemy mieć wiele cech, wiele różnych właściwości, atrybutów, wartości. One są różnie poukładane. Natomiast to, co stanowi jądro tożsamości, co nadaje jakby ton główny, taki rdzeń naszej aktywności, to jest właśnie ten osad, w skład którego wchodzą tylko wybrane składniki, które znajdują się w słoiku. Tak? Ponieważ osobowość, w osobowości można wyróżnić wymiar poznawczy, afektywny, behawioralny, to też w takich wymiarach można rozpatrywać tożsamość. W poznawczym znajdują się treści dotyczące samowiedzy. W afektywnym znajdują się wszystkie poczucia. A behawioralny wiąże się z tym, że człowiek to, co myśli i czuje, to wyraża swoim zachowaniem. Zatem mamy potwierdzenie w tym, jak się ktoś zachowuje, jego tożsamości. Oczywiście bardzo ciekawe jest śledzenie mechanizmów rozwoju tożsamości.
Jak powstaje ta tożsamość i jak funkcjonuje on względem siebie? Jakie mechanizmy po prostu decydują o tym, że człowiek nabiera takiego przekonania o sobie, że jest właśnie tym kimś, a nie kimś innym? No, na pierwszym miejscu wymieniłbym tutaj wgląd w siebie. Tak to nazywają psychologowie. On się opiera na autorefleksji i odczuwaniu. Zobaczcie Państwo, im głębsza jest autorefleksja, skłonność do zastanawiania się nad sobą, nad swoim losem, nad swoimi cechami, im bardziej człowiek jest świadomy własnych emocji, tego co odczuwa, tym ma większy wgląd siebie i tym bardziej ma spójną, wykrystalizowaną tożsamość, poczucie tej tożsamości. Drugim takim ważnym mechanizmem, na który wskazują również psychologowie, to jest porównywanie się z innymi. Ono polega na wyszukiwaniu różnic i podobieństw. I ten pierwszy proces nazywają indywiduacją, czyli różnicowaniem. Człowiek się porównując z innym, mówi, a ja jestem inny, a mnie to nie interesuje, a ja nie mam takich umiejętności. Z kolei uczestnicząc w grupach i przez tę naturalną potrzebę więzi i akceptacji społecznej, też człowiek dostrzega pewne podobieństwa i cieszy się z tych podobieństw. Tak? Te podobieństwa zresztą, jak zaraz powiem, one leżą u podstaw tworzenia się tożsamości społecznej. No i wreszcie, tak jak Państwu powiedzieliśmy na początku, człowiek nie żyje w jakiejś pustce, w jakiejś próżni społecznej, nie jest samotną wyspą, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko wchodzi w relacje, w interakcje z innymi. I podejmowanie tych interakcji z innymi jest właśnie dodawaniem tych składników. To, co mówiłem, że jedna pani daje miód, a druga pani daje truciznę. To są tacy ludzie, z którymi kontakt jest słodki, a są inni, którzy no, po prostu są toksyczni i człowiek czuje się po kontakcie z taką osobą trochę zatruty. Czasami ta trucizna nawet może być bardzo ładnie podana. Tak jest w przypadku naszych dzieci. A tak już mówiąc całkiem poważnie, to w każdej interakcji ten proces polega po pierwsze na definiowaniu i to definiowanie już jest takim określaniem siebie względem kogoś i określaniem tego kogoś mnie, kim ja jestem. Tak? To zależy też od statusu społecznego, który człowiek zajmuje. I ten status jest w różny sposób podkreślany, czy ubiorem, czy wyglądem, czy zachowaniem, prawda, czy innymi emblematami. No i istnieje kontekst sytuacyjny. W zależności od tego, kogo widzimy w jakiej sytuacji, to jesteśmy sądzić w stanie o nim to albo coś innego. Ten człowiek sam o sobie też potrafi ze względu na sytuację pomyśleć w ten sposób. Żeby dać przykład z życia wzięty, którym ostatnio mówię do swojego wychowanka, Mikołaj, co ty robisz w tym ośrodku? Taki inteligentny chłopak. No widzi pan, ja chyba też jestem zdemoralizowany jak z takimi, jak tutaj siedzę. Więc samo miejsce, tak? Jak ktoś trafia do więzienia, to zaczyna myśleć o sobie, że nie jest taki normalny, skoro tu jest, jak większość normalnych jest poza. To dotyczy innych też miejsc, tak? Które mają taką właściwość stygmatyzującą. Jednak mimo wszystko najważniejsza jest komunikacja. To, co ludzie mówią do siebie, ma ogromne znaczenie dla kształtowania się ich wizerunku własnej osoby, ich poczucia tożsamości. Nawet jak nie mówią, to obserwacja tych gestów przynosi pewne informacje na temat samego siebie, bo to jest tak zwana jaźń odzwierciedlona. Ja jak coś mówię do Państwa, to patrząc na Państwa, staram się odgadnąć, jakie to na Państwa wrażenie wywiera. I w zależności od tego, jak sobie to zinterpretuję, co Państwo myślicie, to pomyślę sobie, że jestem dobrym wykładowcą, bo słuchacie mnie z uwagą, a jak będziecie ziewać, to pomyślę sobie, że powinienem zmienić zawód, bo rzeczywiście nie sprawdzam się za bardzo w tym i może to nie jest moja tożsamość. Wreszcie tutaj warto powiedzieć, że ludzie stosują różnego rodzaju autoprezentacje, tak? I ta autoprezentacja to nie jest tożsame z tożsamością. To jest pewien rodzaj wywierania wpływu korzystnego na innych. To jest pewien rodzaj gry. I to, jak ktoś się zaprezentuje, to wcale nie oznacza, że on taki jest. Ja o tym się przekonałem najlepiej, jak przyjeżdżaliśmy do ośrodka i wszystkie dzieci w jednym, w drugim, trzecim ośrodku, ile tam nie było, były takie słodziutkie, takie kochane, takie miłe. I na początku ja, a teraz moi studenci zawsze się nabierają, mówią, panie doktorze, dlaczego oni tutaj są? Oni są tacy kochani, tacy grzeczni, tak? Bo oni się tak prezentują.
Natomiast jak się z nimi pobędzie, popracuje, to wychodzi to, co jest rzeczywiście rdzeniem tej tożsamości i co tak naprawdę sprawia dużo trudności. Trzeba się wykazać niezwykłą cierpliwością i mądrością, żeby nie zareagować stygmatyzująco, tak? Duże znaczenie też ma więź i zaufanie do osób, bo tak naprawdę człowiek jest w stanie się zmieniać, jest w stanie się kształtować pod wpływem tylko tych osób, do których ma zaufanie. Dlatego wychowanie polega na zdobywaniu zaufania. To, jak ktoś do mnie obcy, kogo nie lubię, powie, że krzywo chodzę, czy że się, czy jestem złodziejem, to mnie to nie rusza, bo to nie jest dla mnie ważne. Ale jak powie to moja mama, to to już będzie dla mnie znaczące. I wychowawca, żeby mógł powiedzieć coś albo przekonać wychowanka o pewnych jego cechach, wartościach, też najpierw musi zdobyć jego zaufanie, a to proces, wierzcie mi państwo, długi i żmudny. Wreszcie dostępność do pewnych wartości, norm czy wzorów zachowań też kształtuje poprzez właśnie ten wymiar behawioralny pewne wyobrażenie o sobie i pewne mniemanie o tym, kim się jest. Jeżeli wychowuje się w takim środowisku, gdzie czymś normalnym jest przywłaszczanie sobie cudzej własności, czymś normalnym jest stosowanie przemocy, kiedy chce się coś osiągnąć, obrażanie ludzi, to ja nawet nie znam alternatywy i wydaje mi się, że to jest takie właściwe, no bo skuteczność jest tutaj największym kryterium. I z czasem nabieram tego, nasiąkam jak gąbka tym wszystkim i staję się złodziejem, staję się bandytą, staje się prostytutką czy jeszcze innym dewiantem. Tak to określamy w resocjalizacji. Tak jak mówię, pomimo tego, że każdy jest inny, to można wyróżnić pewne rodzaje tożsamości. Tożsamość indywidualna to jest taka tożsamość, która mówi mi o tym, kim jestem, czym się różni od innych, co mam wyjątkowego. Przy tym poczucie spójności, odrębności, to są moje cechy, które ja wyodrębniam w sobie jako te oryginalne. Ale to też jest tożsamość społeczna. Człowiek nie żyje, tak jak mówiłem, w próżni, tylko w grupach. Identyfikuje się z tymi grupami. Nawet zauważyli naukowcy taką prawidłowość, że czasami młodzież, ta, którą ja się zajmuję, jest demoralizowana. Ona jak nie może określić własnej indywidualnej tożsamości, bo nie ma ku temu sposobności, nie ma tylu doświadczeń, takiej możliwości eksploracji, to zastępuje tą tożsamość przynależnością do grup podkulturowych. Dla nich tożsamość grupowa, o tym pisze pani profesor Jana Pospiszyl, jest tą tożsamością jedyną, którą posiadają. Kim jesteś? Kibolem. Kim jesteś? No i tak można narkomanem, bo na przykład też ktoś się identyfikuje z jakąś grupą. Mówimy też o tożsamości kulturowej, dlatego że ta treść jest związana z wychowywaniem się w określonej kulturze, która ma pewną swoją tradycję, tak? To może być związane z regionem i wtedy mówi się o tożsamości regionalnej. No mówimy tym samym językiem, więc jesteśmy pewną wspólnotą narodową, tak? I w tym sensie też można mówić o tożsamości narodowej. Jeżeli ktoś czuje się członkiem jakiejś religii poprzez praktyki, wierzenia z tym związane, to ma tożsamość religijną określoną, tak? Bądź też jej nie ma. Jeżeli ktoś wykonuje jakiś zawód, to z tym zawodem też wiąże się tożsamość. Człowiek się utożsamia z byciem nauczycielem, księdzem, policjantem. No i wreszcie jest tożsamość dewiacyjna. A co to takiego? No to jest właśnie utożsamianie się z tym wszystkim, co społeczeństwo odrzuca, co nie jest normą. Z tymi przekonaniami, z tymi wszystkimi zachowaniami, które społecznie są napiętnowane, które są uważane za szkodliwe, bo i rzeczywiście są, bo wiążą się z wyrządzaniem sobie bądź innym krzywdy i cierpienia. I to jest ta tożsamość dewiacyjna. Człowiek wie, myśli sobie, jestem złym człowiekiem. No, jedni myślą, może by się zmienić, a inni myślą, no i bardzo dobrze jest z tym, że jestem złym człowiekiem. To jest super dewiacyjna tożsamość i takich przestępców też mamy. Jak wygląda proces rozwoju też tożsamości osobowej? Według Eriksona to polega na integracji ego, przechodzeniu od rozproszenia do integracji. W okresie dorastania, proszę państwa, kiedy młodzi ludzie są w wieku od 12 do 18, 19 lat, to oni wtedy szukają odpowiedzi bardzo intensywnie na pytanie, kim jestem, co tak naprawdę jest mną. Jak pytam się chłopaków, co jest najważniejsze dla was, żeby być sobą. Ja mówię, ciekawe, takie trudne pytanie. A co to znaczy być sobą?
no to oni wtedy mówią, żeby być autentycznym. Ja mówię, no cieszę się, że wartość prawdy jest dla was ważna. A co to znaczy być autentycznym? No to znaczy, że człowiek mógł robić to, co naprawdę chce. A i tutaj się już zaczyna wejście na tożsamość dewiacyjną, dlatego że to czasami oznacza właśnie samowolę. To oznacza to, że ja mogę robić wszystko, co mi się podoba, nawet jak inni są temu przeciwni. No ale to jest jakiś sposób radzenia sobie na to rozproszenie, na to już poszukiwanie pytania, kim jestem. Bo zobaczcie państwo, jak człowiek jest dzieckiem, to odpowiedź na to, kim jest, w dużej mierze pochodzi od rodziców, którzy wyznaczają miejsce. I człowiek jakoś to z tym się godzi, przyjmuje i nie zadaje sobie tego pytania. Albo od nauczycieli, albo innych osób, których ma zaufanie. A nagle wchodzi w ten okres takiej burzy i przewartościowania i chce sam odnaleźć sobie pytanie. No właśnie, z tym szukaniem odpowiedzi na to, kim jestem, wiążą się różne statusy tożsamości. Pierwsza taka, w którą wchodzą wszyscy, to jest rozproszona. Nagle przestaje mi wystarczać to, co mówią rodzice. Chciałbym sam się przekonać, kim jestem. I nie wiem, co chciałbym robić, co jest dla mnie ważne, dlaczego jedni mnie akceptują, a inni nie. Zwłaszcza, że wzrasta rola rówieśników i ci rówieśnicy nie wszyscy mnie lubią. I to jest tragedia dla wielu młodych ludzi, bo to znaczy, że nie jestem wystarczająco atrakcyjny i wartościowy. Więc trzeba szukać sobie jakiegoś sposobu. Można oczywiście dalej zawierzyć rodzicom i wiedzieć, że oni wiedzą najlepiej, co dla mnie jest najlepsze, z kim powinienem się zadawać, zaufać im i wtedy przyjąć tożsamość nadaną. Są takie dzieci, które mają określone karierę życiową od narodzenia do śmierci i jakoś się z tym godzą. Czasami się budzą w jakimś okresie życia i stwierdzają, że jednak nie żyją własnym życiem i czasami bywa to dramat. Ale większość osób wchodzi w fazę moratorium, czyli takiego aktywnego poszukiwania. Na razie odracza odpowiedź na pytanie, kim jest, ale zaczyna bardzo intensywne poszukiwanie różnych aktywności, w których może się sprawdzić, różnych osób, z którymi może się nauczyć tego, co jest w nim wartościowe, a co wymaga poprawy czy pracy, określenia własnych atrybutów. Te czynności Marcia określa mianem eksploracji i zobowiązania. Eksploracja polega właśnie na takim aktywnym zaangażowaniu się w działanie. I jeżeli komuś coś, mówiąc językiem naszej młodzieży, podpasuje, to można się bardziej zaangażować i wtedy przyjąć pewne zobowiązanie. To na przykład dotyczy też bardzo intensywnych poszukiwań partnera w tym okresie dorastania. Chłopcy i dziewczęta spotykają się na dłużej lub na krócej, chodzą ze sobą, zrywają, szukają tego właściwego, jedynego, wymarzonego. Jeżeli trafi taka osoba jedna na drugą, no to podejmują zobowiązanie, że będą ze sobą. Oczywiście zawsze się podejmuje zobowiązanie, że będzie się jak najdłużej, no chyba, że ktoś ma niecne zamiary. Ale może się okazać w trakcie, że te oczekiwania ani jedna, ani druga osoba ze względu na chociażby niedojrzałość nie są w stanie spełnić. W związku z tym zaczyna się nowe poszukiwanie. No i właśnie to jest ten drugi cykl, który został wymyślony przez naukowców, poszerzający tą eksplorację i zobowiązanie. A mianowicie tutaj to już się odbywa w ten sposób, że każde zobowiązanie można porzucić i wtedy albo przechodzi to w poszukiwanie tak zwane ruminacyjne, czyli znowu jest to pełne rozproszenie i człowiek nie potrafi wybrać, nie potrafi określić, nawet nie chce wybierać, albo przechodzi właśnie dalej w eksplorację szeroką, gdzie aktywnie dalej próbuje coś znaleźć, aż do pełnej identyfikacji. Bo jeżeli coś znajdzie, z czym się identyfikuje, no to wtedy ma już tą swoją tożsamość określoną. To jest takie troszeczkę powtórzenie, ale dotyczące już tożsamości dewiacyjnej. Bo tak jak państwu powiedziałem, tożsamość ma wymiar poznawczy, afektywno-wartościujący i behawioralny. Teraz jeśli chodzi o treści w tym wymiarze poznawczym tych osób, o których można powiedzieć, że mają tożsamość dewiacyjną albo których kształtuje się ta tożsamość, to jest po pierwsze przewaga cech negatywnych nad pozytywnymi. Są takie badania, które pokazują, że młodzież niedostosowana społecznie, właśnie ta młodzież, którą my się zajmujemy w resocjalizacji, ona częściej postrzega siebie w takich negatywnych określeniach, przez negatywne określenia niż pozytywne. Ta młodzież w tym wymiarze poznawczym także charakteryzuje się tym, że ma pewne przekonania podkulturowe. A jakie to są przekonania? No na przykład takie, że w ogóle się nie opłaca chodzić do szkoły, bo to jest frajerstwo
i że naprawdę nie opłaca się ciężko pracować, bo można sobie tylko garba wypracować, ale opłaca się na przykład komuś coś zawędzić. Nasze dzieci mówią, mam ręce, to kręcę, co oznacza mniej więcej tyle, że spryt jest ważniejszy w życiu niż uczciwość. Tego typu na przykład po przekonania podkulturowe. Wreszcie mogą być to różnego rodzaju usprawiedliwienia. Badania udowodniły, że przestępcy, którzy dokonują różnego rodzaju przestępstw, oni bardzo szybko siebie usprawiedliwiają. Na przykład kwestionując odpowiedzialność. Mówią, to nie ja w zasadzie podjąłem decyzję, tylko koledzy mnie do tego namówili. Tak? Jak pytam się chłopaków, a dlaczego ty tu jesteś? A, bo miałem nieodpowiednich kolegów. Zobaczcie państwo, że taka odpowiedź to jest spychanie odpowiedzialności z siebie i zrzucanie jej na innych, prawda? No i można wiele takich usprawiedliwień tutaj przytoczyć. Innym takim usprawiedliwieniem jest kwestionowanie wartości wyrządzonej szkody. Panie, ja tu jestem przez pomyłkę. Ja tylko siedziałem w domu przy komputerze i nie chodziłem do szkoły, tak? No i za co jesteś? Za szkołę. Ja mówię, tak? No to porozmawiajmy dłużej. Jak jest miła atmosfera przy herbatce czy przy kawie, to okazuje się, że obok tej szkoły jeszcze komuś musiał w nos dać i to nie raz, bo nie bardzo potrafił inaczej wytłumaczyć swoją rację. Albo na przykład przy okazji, jak nie był w szkole, to wciągnął coś, czyli jakieś narkotyki albo alkohol. No i uzbierało się go na tyle, że dostał niekwestionowane stypendium Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli został wydelegowany do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego albo do Zakładu Poprawczego. Często kwestionuje się też ofiarę. Oni mówią tak, wie pan co, no pobiłem tam kogoś, ale mu się należało, tak? To jest jak z tym góralskim dowcipem, tak? Przychodzi zbój do spowiedzi na Wielkanoc i mówi do księdza, no nie powiem, że mnie zabił, ale to bez powodu się nie zdarzyło, tak? Więc to jest taki mechanizm usprawiedliwiania. Można też stosować takie techniki potępiania potępiających. Bardzo często ludzie, którzy łamią prawo, mówią, panie, ja to w ogóle jestem prawie, że niewinny w porównaniu z tymi, co kradną naprawdę. Ja to sobie wziąłem parę złotych, nie? A tutaj to tyle kradną. Na przykład czytałem ostatnio takie badania, w których parafianie, jak się usprawiedliwiają przed tym, że nie przestrzegają wszystkich przykazań dekalogu. Mówią, ksiądz to jeszcze bardziej grzeszy niż ja. To jak on taki wyznaczony do tego nie potrafi tego przestrzegać, to cóż dopiero taki szaraczek. No i to też oznacza pewien rodzaj usprawiedliwiania. Wreszcie można odwoływać się do racji wyższych. Można powiedzieć, że ja to robię dla swojej rodziny, żeby dzieci miały co jeść. Pracy nie mam, nikt mi nie dał, tak? Nie mogę znaleźć. No to z czego mam wyżywić rodzinę? Pójdę ukraść, tak? I to też można w ten sposób próbować się usprawiedliwić. Wszystko jedno. Za każdym razem, kiedy stosuje człowiek takie usprawiedliwienia, to znaczy, że ma coś na sumieniu, bo winny się nie tłumaczy zgodnie z tym powiedzeniem. Jeszcze tak w gwoli dygresji pozwolę sobie przytoczyć. Kiedyś toczyłem na ćwiczeniach dyskusję ze studentami, zwłaszcza z jednym takim, który uważał, że jak człowiek jest głodny, to ma prawo ukraść. To mówię, proszę pana, dobrze, jeżeli pan chce być konsekwentny w tym swoim poglądzie, to proszę otworzyć szeroko drzwi dzisiaj wieczorem do swojego mieszkania i zawiesić taką kartkę. Kto jest głodny i nie może znaleźć jeść, może sobie wejść i wyjść, wynieść co tylko chce. I wtedy będzie pan konsekwentny co do swoich poglądów. No i tutaj chyba wzbudziłem jakąś refleksję, bo już dyskusja się urwała. Jest ten wymiar afektywno-wartościujący, a mianowicie dotyczy on samooceny. I to jest bardzo ciekawa kwestia. Mianowicie jedne badania pokazują, że młodzież niedostosowana społecznie ma zaniżoną samoocenę, że to jest źródło. Oni się w ten sposób dowartościowują przez czyny przestępcze, przez zachowania dewiacyjne. Jest to jeden taki z czynników, a inne badania pokazują wręcz coś przeciwnego. Że mają zawyżoną tą samoocenę, że więcej, że są dumni z tego, kim są. I na przykład są takie badania, które pokazują, jak od pozycji zajmowanej w strukturze drugiego życia zakładu poprawczego zależy samoocena. Ci, co są gitami, ci są najwyżej, którzy są najbardziej takimi twardymi przestępcami, to ci mają zawsze wysoką samoocenę, a ci, co są na dole, a mają niską. Pytanie, na ile samoocena jest uwarunkowana, czy zależna od kontekstu sytuacyjnego, bo czy po wyjściu na zewnątrz dalej będą mieli tą wysoką samoocenę, bo reguły jakby gry, mówiąc w cudzysłowie, troszeczkę się zmienią.
I to jest ciekawe, bo rzeczywiście w kontekście tożsamości. Obiecuję, że jak zrobię swoje badania, to przyjdę i powiem, jakie są wnioski, bo też się nad tym problemem teraz zastanawiam. Wreszcie wymiar behawioralny. To jest nieefektywne pełnienie aprobowanych ról społecznych. Te dzieci zazwyczaj identyfikują się z rolą ucznia, dziecka, kolegi, tylko że najczęściej nie wywiązują się z tych ról dobrze. Tak? To, co normalnie dzieci funkcjonujące bez wchodzenia w konflikt z normami społecznymi, z prawem, określają jako dobry kolega, dobre dziecko, to dla nich jest już zupełnie czymś innym. Bo na przykład chłopiec, było takie pytanie w ankiecie, jak robiliśmy badania, czy zdarzyło ci się ukraść coś rodzicom, tak? Wziąć bez, on mówi tak, wziąć bez wiedzy rodziców, tak, pieniądze. A on mówi do mnie tak, proszę pana, ale jak ja biorę i potem oddaję po cichu, no to jest kradzież czy nie? I to bardzo ciekawe, bo to wiele mówi o tym, tak, jak te mechanizmy neutralizacji jednak działają, prawda? To tak jak ja bym poszedł do banku, wziął te pieniądze po cichu i miał nadzieję, że je oddam kiedyś, jak już odrobię, no i jak odłożę, no to może rzeczywiście nie będzie to niczym złym, ale lepiej chyba powiedzieć. Wreszcie wchodzenie w rolę dewianta. No to już jest związane rzeczywiście z podejmowaniem tej aktywności przestępczej i identyfikowaniem się z pewnym kodeksem. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywa proces stygmatyzacji, przypisywania pewnych etykiet, które nie są korzystne dla tej osoby stygmatyzowanej. Tak? Bo jak mówią o kimś dobrze, to każdy się cieszy i mi było bardzo miło, jak moja szefowa tyle dobrych słów o mnie powiedziała. Zmobilizuje mnie to do dalszej efektywnej pracy. Natomiast jak mówią o nas źle, to już nie jest tak nam przyjemnie i to wpływa trochę dezorganizująco na nasze funkcjonowanie, więc dlatego pamiętajcie państwo, lepiej chwalić niż krytykować, a jeżeli już musimy komuś zwrócić uwagę, to trzeba to zrobić w taki sposób, żeby ta osoba nie przyjęła tego do siebie, tylko przyjęła to jako wskazówkę dotyczącą poprawy swojego zachowania. Jak ten problem, proces stygmatyzacji przebiega, bo to ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się tożsamości dewiacyjnej, jest bardzo interesujące. I nie każdy to wie i nie każdy chce w to wierzyć. I powiem państwu, że jak byłem na takim właśnie posiedzeniu Najwyższej Izby Kontroli, gdzie był panel ekspercki, ludzie się wypowiadali na temat tego, co należałoby w resocjalizacji nieletnich usprawnić w ośrodkach, to był tam taki pan z wymiaru sprawiedliwości, pan sędzia, który nie mógł odżałować, że nie kieruje już wszystkich wychowanków domowu i domosu, tak jak to miało, to jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, jak to miało miejsce dawniej, tylko część wychowanków do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii trafia na wniosek rodziców bądź kuratorium. Ja mówię, panie sędzio, już od dawna, od lat 50. w literaturze poświęconej dewiacjom społecznym i patologiom, tym, co się pan zajmuje z racji wykonywania zawodu, jest opisane zjawisko stygmatyzacji. Są kraje, gdzie specjalnie powstrzymuje się interwencję wymiaru sprawiedliwości w postaci sądu, policji, całego tego procesu, żeby ten młody człowiek nie zaczął myśleć o sobie, że rzeczywiście jest zdemoralizowanym przestępcą, którego nic nie jest w stanie naprawić. Bo to bardzo utrudnia pozbycie się tej tożsamości. A jak to się zaczyna? Zaczyna się w ogóle od aktu dewiacji pierwotnej. No jesteśmy grzeszni, podatni na pokusy i pewnie nie jeden z nas gdzieś kiedyś jechał za szybko albo dokonał jakiegoś kłamstwa. Wtedy to jest dewiacja pierwotna. Tylko my wiemy, że coś zrobiliśmy źle. Natomiast w momencie, kiedy się to ujawnia, kiedy jest reakcja społeczna i mówią ty oszuście, złodzieju, to mamy do czynienia już z reakcją społeczną i wtedy niektórzy ludzie się potrafią zreflektować i powiedzieć dobra, więcej tego nie robię, a inni kradną dalej, a inni jeszcze bardziej szkolą się w kłamaniu, no i wszystkich innych aktach dewiacji. I to mam postać dewiacji wtórnej. To już Lamert wymyślił w latach 50. odkrył i opisał. W
wtedy, jeżeli będzie ten proces zachodził cyklicznie i systematycznie przez dłuższy okres czasu, a tak niestety w przypadku naszych podopiecznych jest, to oni sobie znajdą taką grupę, która ich zaakceptuje w tej dewiacji. Ponieważ nie akceptują tego rodzice, nie akceptują tego nauczyciele, ksiądz proboszcz też nie widzi w tym nic dobrego, a i ta część dobrych kolegów też nie chce się z nimi zadawać z własnej woli bądź pod przykazaniem rodziców, to znajdują sobie taką grupę, która tak jak oni, takich wyrzutków społecznych, przepraszam, że tak powiem, ale też tak myślą o sobie niektórzy. I ta subkultura wzmacnia motywację do aktywności dewiacyjnej. Jeden z wychowanków mi powiedział kiedyś w ośrodku, panie, jak ja tu przyjechałem, to ja w ogóle byłem minimalnie zdemoralizowany, co ja tylko do szkoły nie chodziłem. A jak tu siedzę już rok, to i nauczyłem się pić i palić i takie rzeczy palić, że nawet nie wiedziałem, że to się da palić. Tak? No więc to jest kontakt z subkulturą. Nie oszukujmy się, my trochę robimy taką fikcję, bo my próbujemy ich socjalizować, naprawić w towarzystwie kolegów czasami bardziej zdemoralizowanych, dlatego dochodzi do wtórnej demoralizacji, tak samo jak w więzieniu. Była taka rozmowa zupełnie nieoficjalna z człowiekiem, który odbywał karę i mówi, jakbym chciał, to więzienie jest najlepszym miejscem, żeby przygotować się do jakiegoś porządnego skoku, żeby się dorobić. Tam się wymienia informacje, kto z kim może, gdzie i jak najlepiej się skontaktować, żeby się dorobić dużych pieniędzy. Ale ponieważ mnie to już nie bawi, jest taka teoria mojego serdecznego kolegi Macieja Muskały, który ostatnio opisał i powiedział i udowodnił, że wiek odgrywa dużą istotną rolę w przestawaniu bycia dewiantem. Człowiek z tego wyrasta, okazuje się. I im dłuższe są te okresy pomiędzy dokonaniem czynu dewiacyjnego, tym lepiej to rokuje w procesie resocjalizacji. Wreszcie, tak jak powiedziałem, te mechanizmy neutralizacji, one początkowo próbuje człowiek w ten sposób obronić się przed degradacją statusu. Wiecie, każdy z nas chce być powszechnie szanowany, poważany, mieć jakiś status społeczny. Ludzie dążą do akceptacji społecznej. Natomiast jeżeli ktoś notorycznie dokonuje czynów dewiacyjnych i spotyka się to z reakcją społeczną, to wreszcie jest reakcja formalnej kontroli, która polega na tym, że takiego człowieka się aresztuje. To już jest ceremoniał. To nie do każdego podchodzi umundurowany policjant i zakłada mu kajdanki. Notabene, żeby nie było wątpliwości, nieletnim nie wolno, ale zdarza się. Nie każdy trafia do sądu z aktem oskarżenia. I to, co się dzieje w sądzie, nie bez powodu wywołuje tyle stresu u osób, które tam się znalazły. A jeszcze jak się znalazł w charakterze podejrzanego, to cała ta ceremonia, która się odbywa, to jest ta ceremonia degradacji statusu. Inaczej odnosimy się do osoby, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, a inaczej do takiej osoby, która tego nie otrzymała, pomimo tego, że możemy wiedzieć albo podejrzewać, że dokonuje różnego rodzaju dewiacji. Dopóki nie została udowodniona wina, człowiek w majestacie prawa jest niewinny. Wreszcie, to nie jest tak, że człowiek jest zupełnie bierny i przyjmuje tą degradację statusu w sposób taki bezwolny. Tutaj następuje negocjacja statusu. Człowiek, ci młodzi ludzie bardzo często w sposób może nieadekwatny, ale próbują się buntować, bronić przed tym, żeby nie szafladkować ich do roli właśnie dewiantów, do roli osób zdemoralizowanych, aspołecznych. Tak? Jednak ze względu na błędne strategie postępowania, ze względu na pewne mechanizmy obronne, które odgrywają tutaj ważną rolę, ze względu na brak takiego profesjonalnego wsparcia, ta walka w pewnym momencie zostaje przegrana i oni wtedy zaczynają wierzyć w to, że rzeczywiście inni już nie mogą być, że oni się urodzili takimi. Mówią czasami niektórzy, wie pan, ja to się już spod takiej ciemnej gwiazdy urodziłem, nie na jakiejś dobrej planecie. Widocznie taki już mój los. I to jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, bo ten człowiek zaczyna wierzyć, że jego powołaniem życiowym będzie właśnie funkcjonowanie w ten sposób, że będzie szedł na skróty, krzywdził innych po to, żeby zaspokajać własne potrzeby. Zaczyna się normalizacja tożsamości dewiacyjnej. Prawdziwi tacy rasowi przestępcy, którzy żyją w gangach, którzy funkcjonują w gangach, przepraszam, żyją normalnie w społeczeństwie. Nawet byście nie przypuszczali, że to może być człowiek takich struktur
zwłaszcza im wyżej, tym bardziej normalnie wyglądający. Ale ci ludzie, oni traktują to jako zawód. Oni traktują to jako swoje powołanie. Oni wierzą w to święcie, że oni nic innego lepszego nie potrafią. Bo całe życie tylko się bili, bo całe życie tylko kradli, bo tego się tylko nauczyli. I wiedzą, że do tego są zdolni, że są nawet nieźli w tym. Z drugiej strony ta tożsamość też dzisiaj już wiadomo, bo to, że nie jest czymś takim mocno skrystalizowanym, że to jest jednak rzecz płynna, że czasami jest tak, że taki przestępca, który z okrucieństwem potrafi odcinać palce, żeby zdjąć złoto, który potrafi męczyć dla okupu, który potrafi wiele takich przestępstw okrutnych dokonywać. On przychodzi do domu, jest dla swojej żony miły, bierze dzieci na kolana, baraszkuje z nimi na tyle, ile potrafi, tak? Jak to się dzieje? No to nie jest rzecz nowa. Komendant obozu w Auschwitz też jak wychodził za druty, to był bardzo miłym tatusiem i mężem. Potem jak się dzieci dowiedziały po wojnie, że on był takim oprawcą, no to była wielka trauma. Nie wiem, czy państwo wiecie, część dzieci nazistów popełniło samobójstwo, jak odkryło prawdę o swoich rodzicach, tak? To co to oznacza? No to oznacza, że jednak można mieć dwie tożsamości jakby, albo takie dwa w jednym, jakby tak zlać ten płyn z tego słoika pierwszego do tego drugiego, to wreszcie mamy prawdziwy obraz tożsamości. Tylko co przeważa? Czy sytuacyjnie jest to uwarunkowane? Tak? Bo moi chłopcy, moje dziewczęta, mówię to o swoich chowankach, to jest dla mnie pasja, oni są jak dzieci, za które biorę odpowiedzialność. Oni potrafią być czasami tak mili, tak wspaniałomyślni, tak empatyczni, tak, że naprawdę, no i dobrze, że tacy są, bo to jest chwila takiej osłody, tak? Natomiast potrafią być czasami tak okrutni, tak bezwzględni, że się zastanawia człowiek, czy to jest jeszcze ta sama osoba, ale jest, bo przecież się nie sklonował i to jest ten sam człowiek. Tak? I to czasami się zmienia u niektórych w przeciągu kilku minut, że potrafi przejść od jednego stanu do drugiego, a u niektórych no, z mniejszą częstotliwością. Ale też jest możliwość właśnie dokonywania zmian pod tym względem, że ten człowiek może się rozstawać z pewną tożsamością. Tak samo jak może się rozstawać z tożsamością tą aprobowaną społecznie, jak i może się rozstawać z tożsamością dewiacyjną. No więc jak to się dzieje, że ktoś jest dewiantem, albo że ktoś nim nie jest, albo że przestaje być dewiantem? Ten proces zmiany nas tutaj interesuje. Po pierwsze, to trzeba patrzeć na to w skali globalnej, makrospołecznych uwarunkować. Im bardziej żyjemy w społeczeństwie ryzyka, a niestety żyjemy, im bardziej jest ono zmienne, niestabilne, im bardziej dotyczy nas kryzys pewnych wartości, autorytetów, tym bardziej powiększa się stan anomii, czyli taki stan, gdzie ludzie nie wiedzą, co wolno, a czego nie wolno, te granice są płynne. Każdy mówi, a raz człowiek zgrzeszy, godzina wstydu i potem całe życie spokój, tak? A nikt się nie dorąbił uczciwie poważnych pieniędzy. Zresztą to jest też interesujące, że ci mafiozi, jak już dostają taką dużą kasę, to oni robią wszystko, żeby wyprać te pieniądze i żeby się zalegalizować, bo oni wiedzą, że cały czas kontrola społeczna będzie zmierzała do tego, żeby zresztą słusznie ukarać. No i to jest ten makrospołeczny wymiar. Drugi wymiar to jest kwestia rozwoju, etapu rozwoju. Takim okresem, który jest bardzo wrażliwym i takim niebezpiecznym na to, żeby zejść na złą drogę, to jest okres dorastania. Bo ten człowiek niewiele jeszcze wie o świecie, niewiele umie, ale tak bardzo wierzy w siebie i tak bardzo chce, że nie boi się eksperymentować. I tutaj naprawdę zależy dużo od mądrości rodziców, o tym, czy będą mieli czas dla niego, czy będą na tyle, tylko to nie chodzi w ogóle o nadopiekuńczość, bo też może pójść w drugą stronę. Ludzie młodzi najczęściej się buntują też wtedy, kiedy czują nad sobą nadmierną kontrolę. To sztuka polega na tym, żeby dać człowiekowi wolność, żeby go kochać, ale jednocześnie też nie tracić z pola widzenia, też umieć upomnieć wtedy, kiedy robi coś źle, ale też wskazać, jak zrobić może to inaczej, bezpieczniej dla siebie i dla otoczenia. No to jest takie mądre rodzicielstwo, tak? Jeżeli ci młodzi ludzie doświadczają odrzucenia ze strony rówieśników, a dzisiaj to nie jest trudne, dlatego że z moich obserwacji i z pewnych opracowań wynika,
że to jest pokolenie dostatku, dobrobytu, ale to jest jednocześnie pokolenie takich szalonych indywidualistów zapatrzonych w siebie, że żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, właśnie oni świetnie są skupieni na budowaniu własnej tożsamości, natomiast to nie jest tożsamość heteronomiczna, która polega na wychodzeniu do drugiego i we współpracy z nim w realizacji kształtowania swoich cech. To jest bardzo takie egoistyczne, nie? Nie będę się bał tego powiedzieć. Tak? W związku z tym młodzież dzisiaj jest narcystyczna, roszczeniowa. Oczywiście nie wszyscy, ale w dużej mierze. I teraz oni sami na siebie nawzajem ranią, nie mogąc znaleźć porozumienia. A czy szkoła uczy współpracy czy rywalizacji? To pytanie uważam za retoryczne. A kompetencje społeczne, czyli umiejętność tych miękkich kompetencji komunikacyjnych, empatii, asertywności, czy tego uczy się w szkole? Nie. Z moją córką ostatnio uczyliśmy się, co to jest menisk wpukły, wklęsły i wypukły. No pewnie to jest bardzo ważne. No właśnie, ale tego drugiego też trzeba było, żeby społeczeństwo było zdrowsze i żeby było mniej dewiantów. Wreszcie ta szkoła, o której wspomniałem, to jest ogromna presja. Nie wiem, czy Państwo czytaliście listy rodziców do Rzecznika Praw Dziecka, które są tragiczne, które pokazują, że dzieci w siódmej klasie są przeciążone nauką, nie mają czasu na życie rodzinne. To już nie mówię o życiu towarzyskim, bo odrabiają lekcje. A tornister waży 1/3 wagi ucznia. Więc łatwo dochodzi do niepowodzeń szkolnych i taki uczeń się zniechęca. Moi wychowankowie mówią, panie, ja nie lubię chodzić do szkoły, bo szkoła jest niepotrzebna. Człowiek najwięcej może się nauczyć w życiu. A jeszcze inny chłopiec mi kiedyś powiedział, wie pan co, mi zależało, ale ja nic nie rozumiałem, a nikt nie umiał mi wytłumaczyć, więc szybko dałem sobie spokój. Jasne, że można się zrealizować też w inny sposób, ale trzeba mieć dostęp do tej oferty. No niestety, nie jest tak, że to jest kraj zrównoważonego rozwoju. Może kiedyś będzie. Dzisiaj są ogromne dysproporcje w Polsce. Są rodziny, w których rodzice pracują po 12 i więcej godzin i to jest ciężka praca w korporacji. I zarabiają tyle, że nie stać tych dzieci, nie stać tych rodziców na to, żeby dzieci wysłać do ośrodka kultury, żeby dzieci mogły się zajmować sportem, żeby mogły zajmować się sztuką, żeby się mogły realizować w jakichś kursach dokształcania, tak? To dzisiaj kosztuje i stać na to bogatych rodziców. To rozwarstwienie społeczne powoduje, że taka młodzież no, szuka sobie siłą rzeczy wypełnienia czasu wolnego. Jak mówił Hirschi, wolne ręce są warsztatem diabła. Oni sobie znajdą kolegów. Znajdą sobie takie aktywności, które będą dostępne, które nic nie kosztują. Kiedyś mi wychowanek powiedział, panie, jak ja miałem przestać kraść, jak ja w jeden wjazd do sklepu wynosiłem 7 000 albo i lepiej. No więc to, jeżeli zmieniać, to trzeba te czynniki, o którym powiedziałem, zmieniać. Od tych makrostrukturalnych, od mądrej polityki społecznej to zależy, poprzez odpowiedzialne rodzicielstwo, ale to też trzeba stworzyć warunki w kraju do tego, żeby rodzice mogli się odpowiedzialnie zajmować. Od samych rodziców to też oczywiście zależy. Wreszcie to chodzi o taką mądrą edukację szkolną, nastawioną na wychowanie, a nie tylko wtłaczanie wiedzy, nauczenie ludzi tych relacji społecznych. No i wreszcie o dostępność tej oferty. Tak? Kral był o wiele biedniejszy jeszcze kilkadziesiąt lat temu, i wydaje mi się, że ta oferta nie była taka wyśrubowana jak teraz. Natomiast co my robimy w ośrodkach? Co ja robię w projektach z młodzieżą? My właśnie próbujemy znaleźć dla nich miejsce poprzez taką aktywność artystyczną, czy robienie zdjęć, czy robienie teatru, czy uprawianie sportu. W zależności od tego, kto, czym potrafi młodzież zarazić, zmotywować, to robimy z nimi takie zajęcia. I oni zaczynają odkrywać w trakcie tych zajęć, że są wartościowi, utalentowani. Moi studenci nie potrafią się w pół roku nauczyć tak grać na gitarze, jak nie jeden z wychowanków. Tylko wcześniej nikt mu tej gitary do ręki nie dał, nie zmotywował, nie pokazał, że może się nauczyć grać. I jak dają koncert, to oni nie czują się złodziejami. Oni nie czują się wyrzutkami. I takim mądrym prowadzeniem można przyczyniać się do tego, żeby ta tożsamość dewiacyjna, żeby ona nie rozwijała się, tylko żeby
zastępować ją tożsamością aprobowaną społecznie. I o tym mówi twórcza resocjalizacja, której autorem jest pan profesor Marek Konopczyński, a ja tylko próbuję to mniej lub lepiej realizować na gruncie, na ziemi szczecińskiej. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję uprzejmie panu dziekanowi. Mieliśmy drugą odsłonę, proszę państwa, związaną z pewnym rodzajem niepełnosprawności, w tym przypadku niedostosowania i tożsamości dewiacyjnej. Znów spotkaliśmy się z etykietowaniem i stygmatyzowaniem ludzi, o którym mówiła wcześniej profesor Żółkowska, teraz pan dziekan. Dziękujemy za ten interesujący wykład. Ja tak na marginesie to powiem, no mamy się czym chwalić, prawda? Jakich wykładowców mamy znakomitych. Tu bardzo dziękuję. Czy państwo macie nieodpartą potrzebę zadania pytania? Proszę uprzejmie. Pani się namieszała, to teraz jest pytanie. Tak, teraz pomieszam inaczej. Proszę pana, pan ilustrując tematykę przedstawioną tutaj, podał nam rodzaje tożsamości, wyodrębniając je poszczególnie, między innymi tam indywidualna, kulturalna, pokoleniowa, na końcu dewiacyjna. I nie wiem dlaczego, czy to było zamierzone, czy przypadkowe, że pan jednak połączył narodowa i religijna. Czy one nie mogą być odrębne? One są odrębne. To tylko taki przypadek, że pani obok siebie podał? No to jest cenna uwaga. Następnym razem... Ja mam mikrofon. A, panie Michale. To nie jest żadna koniunkcja. To jest być może strukturalnie na slajdzie to mogło być odrębnie pokazane, tak? Tożsamość religijna wiąże się z asymilacją treści religijnych, z internalizacją tych treści, prawda? A tożsamość narodowa wiąże się z internalizacją treści związanej z byciem członkiem jakiegoś narodu, tak? Tak, to jeszcze tożsamość państwową można wyodrębnić, tak? To na pewno się ze sobą nie wiąże, ale to jest uwaga, która pozwoli mi udoskonalić po prostu następny wykład. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja panu dziekanowi jeszcze podziękuję takim pamiątkom od nas. Dziękuję uprzejmie.